Tak to nie widzę. Stwierdzam, że na stan 21 obecnych 20 wniosków przydarzeń składa do podejmowania uchwał, wyrażanie opinii i stanowisk. Na wstępie chciałbym Państwa radę serdecznie przywitać. Witam serdecznie starzą, powiatów, na czele z panią starostą. Witam wszystkich dyrektorów i kierowników Komendorze Inicjacyjnej Starostwa Powiatowego, jak również pracowników, które starostwa przybyły na sesję. Witam przedstawicieli mediów. Witam serdecznie telewizji, internetowej, którzy teraz są oglądane przez transmisję. Na wstępie porządek obrad wszyscy Państwo radni otrzymali. W związku z czym chciałbym zapytać, czy do zaproponowanego porządku obrad są jakieś wnioski o zmianę? Bardzo proszę Pan Starosta. Zarządu chciałem zgłosić jeszcze dwa projekty uchwał. One, jak to się mówi, wypłynęły już pod przesłaniu Państwu materiału, były omawiane na zwołanym zarządzie jeszcze w dniu dzisiejszym i także były opiniowane przez komisję. Pierwsza z nich dotyczy sprawy przystąpienia do realizacji programu Lepszy Start Plus. I druga dotyczy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego na miasto Ostrołęckiego regionu Ostrołęckiego w zakresie przewidzianych do realizacji na terenie zadań przewidzianych do realizacji na terenie powiatu ostrołęckiego, czyli na przykład zmiany planu inwestycyjnego. Także to są dwie sprawy, które chciałem zgłosić. Inaczej musimy się na tym innym zwoływać kolejną sesję. Bo to są drobne sprawy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kolejne wnioski z Państwa radnych? W związku z czym ja jeszcze też zaproponuję zmianę w postaci wprowadzenia jednej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Danuty Gruczycy. Dodam tylko, że nad skargą pracowała komisja rewizyjna w dniu 27, w dniu dzisiejszym. Także jest zasadne, aby tę skargę rozpatrzyć i podjąć stosowną uchwałę. Ja może to uporządkuję, te zmiany, i zaproponuję w ten sposób, że w punkcie 4 odnośnie podjęcia uchwał w sprawach, podpunkt 6 otrzymałby brzmienie: przystąpienie do realizacji projektu Lepszy Start. Tutaj podpunkty: a wystąpienie przedstawiciela zarządu, opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodziny, dyskusja, podjęcie uchwały. Natomiast punkt szósty stałby się punktem 7. Numeracja kolejnych podlegałaby stosownym zmianom. I dodalibyśmy jeszcze dwa podpunkty, i to byłby wtedy podpunkt 10, rozpatrzenie skargi, i podpunkt 11, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie powiatu ostrołęckiego. I tu również wystąpienie przedstawiciela zarządu powiatu, opinia Komisji Infrastruktury, dyskusja, podjęcie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanych zmian do porządku obrad? Proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zmiany zostały przegłosowane jednogłośnie. W 30 głosach za, bez głosów przeciw, 2 głosów wstrzymał. Przystępujemy do realizacji punktu 3. Przyjęcie protokołu 24 sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego. Czy do przedłożonego projektu protokołu są jakieś uwagi do Pani Państwa? Nie widzę, w związku z czym ten projekt protokołu 24 sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Stwierdzam, że protokół z 24 sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie przez 20% bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących. Przystępujemy do najdłuższego punktu dzisiejszego porządku, punkt 4. Podjęcie uchwał w sprawach. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Punkt pierwszy dotyczy projektu uchwały przystąpienia powiatu ostrołęckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu poprawa gospodarki instalacyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020. Wszystkie trzy projekty uchwał dotyczą właściwie tej samej kwestii, czyli złożenia wniosku do regionalnego programu operacyjnego. My jesteśmy nie partnerem głównym, tylko partnerem w projekcie. W związku z tym, że została ustalona wartość w przypadku mikroinstalacji na odnawialne źródła energii dla zespołu szkół w Baranowie, ta wartość zadania jest określona na kwotę 72 551 zł, szacowany wkład powiatu znajduje na poziomie 16 511 zł. Oczywiście wartość zostanie ustalona i próbuje zostanie przekazana wykonawcy. Sprawa ta była już omawiana wcześniej na komisjach i na sesjach. Nie chciałbym powtarzać, to wcześniej omawiany projekt. Dziękuję Panu Staroście za wystąpienie. Poproszę teraz o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Transportu Publicznego. Opinia Komisji właśnie jeszcze. Dziękuję bardzo. Panie, otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Nie widzę, w związku z czym poddaję projekt uchwały do głosowania. Uchwała nr 25/180/2016 Rady Powiatu Ostrołęka z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia powiatu ostrołęckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu poprawa gospodarki niskoemisyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2014-2020. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach za, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących. Kolejny projekt uchwały dotyczy przystąpienia powiatu ostrołęckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Mazowieckie. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii RPO województwa mazowieckiego 2014-2020. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to podobny projekt, który też składamy, składa gmina Łysa. My jesteśmy partnerem gminy Łyse, też na RPO. Wartość zadania została określona na kwotę 253 680 zł, wkład własny powiatu 52 644 zł. I taki wniosek który był złożony, no oczywiście jeśli zostanie dofinansowany, to zawartość zadania przykładu z własnego wniosku rekomenduje. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia Komisji jest wyłącznie pozytywna. Otwieram dyskusję. W związku z tym, że nie ma żadnych do podania głosu, podaję projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała nr 25, nr 181, nr 2016 w sprawie powiatu Pestalency z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przystąpienia powiatu ostoleckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Łysa, działanie 4.1 odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 za, bez głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących. Podpunkt trzeci, punktu czwartego dotyczy projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu ostoleckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec. Działanie 4.1 odnawialne źródła energii RPO województwa mazowieckiego 2014-2020. Również jak w przypadku pozostałych dwóch wcześniej podejmowanych uchwał jesteśmy partnerem gminy Myszyniec na projekt odnawialne źródła energii, fotowoltaika, wartość zadania na szkole powiatowej jest określona na kwotę 170 764 zł, przy czym wkład własny powiatu wynosi 36 183 zł i daje to moc zainstalowaną 19 osób na zespole szkół powiatowych. Dziękuję bardzo. Ponownie proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję Komisji, jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. W związku z czym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała nr 25, omalana 182, omalana na 2016 Rady Powiatu Pestalency z dnia 29 września 2016 roku. W sprawie przystąpienia powiatu ostroleckiego do partnerstwa w ramach realizacji projektu wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec, działanie 4.1 odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach za, bez głosów przeciwu i głosów wstrzymujących. Podpunkt czwarty. Punkt czwartego dotyczy projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminy Łyska. Pan przewodniczący, Państwa Karabo, gmina Łyska zwróciła się do powiatu ostrowieckiego z prośbą o pomoc w zakupie samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Wiejskiej. Jednostka ta jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Położenie gminy Łysy, a więc w pobliżu skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich z drogą powiatową, a także duża ilość obszarów leśnych oraz no, uczestniczenie jednostki z Łysy także poza obszarem gminy Łysy stwarza konieczność wymiany samochodu. Właśnie jednostka w krajowym systemie musi posiadać dwa sprawne samochody, jeden z możliwością działania także poza obszarem gminy. No ten 33-letni samochód już takiej funkcji do końca nie spełnia. W związku z tym gmina chce nie tylko dokonać zakupu samochodu, ale także całego sprzętu niezbędnego do powiedzmy zamontowania na tym samochodzie. W związku z tym ten koszt jest trochę nadproporcjonalnie duży. Pytanie może się rodzić, dlaczego aż 200 tysięcy złotych dawaliśmy dotychczas do finansowania 150, a więc jeden powód jest taki, że jest to nie tylko kupno samochodu, ale także całego wyposażenia. No również jest potrzeba dokonania tego zakupu. Drugi argument to jest taki, jeden samochód może dostać dofinansowanie na obszarze powiatu z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W naszym przypadku dostał samochód KSRG dla Myszyniec, a więc w związku z tym tutaj formalnie nie można było dostać dofinansowania, w związku z tym niejako jedno źródło dofinansowania im uciekło. No jest jeszcze trzeci powód. Otóż
w wyniku postępowania przetargowego na zadanie z programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, no, w przetargu prowadzonym przez gminę oszczędności powiatu były znacznie większe niż oszczędności gminy. W przypadku naszego zadania wynikało to być może z lepszego wyszacowania naszego zadania niż w przypadku gminy. W związku z tym my gminie też w inny sposób nie możemy tych środków finansowych poddać, jak tylko poprzez dotację do innego zadania. W związku z tym no niejako mieliśmy pewną nadpłatność ze strony gminy w stosunku do tych relacji. W związku z tym no też może mieli dać nieco większe dofinansowanie do samochodów. W związku z tym te trzy powody Państwu wymieniłem i zwracam się w imieniu zarządu z prośbą o podjęcie uchwały. Ta kwota 200 tysięcy no, bilansuje i w pełni wniosek, a więc gdybyśmy ją zmieniali, no, nie mieliby pełnego zbilansowania wniosku. W związku z tym zwracam się do Państwa o podjęcie uchwały w wysokości wnioskowanej przez gminę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o przedstawienie opinii komisji. Proszę pojawić się opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. I poproszę jeszcze o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Opinia komisji jednogłośnie pozytywna i mając przekonanie, że szanowni Państwo radni zaopiniują pozytywnie tę uchwałę, dziękuję już jakby na wyrost w imieniu strażaków łysowskich i społeczeństwa. Strażacy nie tylko gminę Łysę będą chronić przed pożarami i wypadkami, ale również i ościenne tereny. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała nr 25/183/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w gminie Łysy. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących. Przechodzimy do podpunktu 5. Który dotyczy projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Czarnia do kategorii dróg powiatowych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na poprzedniej sesji szczegółowo uzasadniałem wniosek dotyczący zaliczenia tej drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych. Nie mogliśmy podjąć uchwały, ponieważ brakowało innych samorządów i nie było to również przedmiotem zarządu, który ostatecznie no niejako, można powiedzieć, zbiera te opinie i wypowiada się również w kwestii zaliczenia samorządu, zarządu województwa mazowieckiego. W związku z tym, że dwa dni temu już było posiedzenie zarządu, zarząd pozytywnie odniósł się do naszej propozycji, możemy w dniu dzisiejszym podjąć uchwałę o zaliczeniu tej drogi do kategorii dróg powiatowych. Uchwała byłaby skuteczna od 1 stycznia 2017 roku. Wnioskowana droga znalazłaby się w wykazie dróg powiatowych prowadzonych przez ministra infrastruktury. Poproszę teraz o przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest pozytywna, powiem to o jeden rząd. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. W związku z czym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała nr 25/184/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Czarnia do kategorii dróg powiatowych. Kto z Państwa radnych jest za, proszę podziękować. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach za, bez głosów przeciwu i głosów wstrzymujących. Przechodzimy teraz do podpunktu 6, który dotyczy projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu uchwały przystanek. Pani Szymańska. Panie Dyrektorze Szymańska.
Szanowni Państwo, radni, w czerwcu bieżącego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek do naboru wniosków pozakonkursowych w ramach działania 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dwa dni temu Zarząd Wojewódzki rekomendował ten wniosek i zatwierdził dofinansowanie ponad 500 tysięcy złotych. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo z mazowieckiej jednostki o skompletowaniu dokumentów do podpisania umowy. Proponowana uchwała jest niezbędnym dokumentem do załączenia do umowy i przystąpienia powiatu do realizacji tego projektu Lepszy Start Plus. Bardzo proszę o przyjęcie, co umożliwi wsparcie 45 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie. Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie wydała pozytywną opinię. Bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan radny. Panie Przewodniczący, ja chciałbym się dowiedzieć, że Państwo wierzy, kto będzie beneficjentem tego programu, jakie są zasady naboru do programu. Do tego zapytam. Troszkę więcej o programie, bo na komisji nie bardzo żeby szczegółowo. Tak, sam wniosek dotyczy okresu 24 miesięcy. Planowaliśmy go rozpocząć od października, ale ponieważ były problemy z zatwierdzeniem formalnym i merytorycznym, nasz wniosek jest w pierwszej turze zatwierdzony, jako pierwszy był sprawdzony pod względem merytorycznym pozytywnie. Dotyczy on 45 osób, jest 12 osób niepełnosprawnych, natomiast pozostali to są wychowankowie pieczy zastępczej, zarówno osoby dorosłe, pełnoletnie po 18 roku życia, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak również z rodzin zastępczych. W poprzednim programie, w poprzednich latach realizowaliśmy również ten projekt. On się nazywał Lepszy Start, stąd ta nazwa Lepszy Start Plus teraz, bo tak naprawdę jest to kontynuacja podobnych działań, jak były w poprzednim projekcie. Natomiast dla innej grupy beneficjentów, nowych beneficjentów. Tutaj osoby, pomoc jest indywidualna dla każdego. Nabór będzie, ponieważ problem jest jeszcze, jak to będzie wyglądało dla wszystkich powiatów, jak wejdą do realizacji, to jest to pozakonkursowy, więc planujemy przesunąć od stycznia realizację, nie tak jak mamy w harmonogramie, co jest możliwe, uzgadnialiśmy już z mazowiecką jednostką. Od stycznia byśmy realizowali do września, do końca września 2018. W ramach tego projektu rekrutacja będzie ogłoszona, na pewno regulamin będzie opracowany naboru osób do konkursu, do projektu. Każda pomoc, jaka będzie udzielana, będzie po przeprowadzonej ankiecie i po ocenie zarówno doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i psychologa, oczekiwania będą badane beneficjenta. Pomoc będzie dostosowana indywidualnie do nich. Na pewno będą korzystali ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, takiego codziennego, społecznego, żeby ich uspołecznić, bo tak naprawdę naszym zadaniem to jest przygotowanie takiej osoby do otwartego rynku pracy. Też w tych projektach mamy obowiązek zapewnienia zatrudnienia tych osób. Musimy spełnić wskaźnik, tak naprawdę to jest spośród tych 12 osób 4 osoby powinny być zatrudnione jeszcze co najmniej 3 miesiące. Natomiast my jesteśmy już w trakcie planowania tego. Nawet jutro jest spotkanie w Czerwinie, gdzie jest możliwość w ramach ekonomii społecznej realizacja takiego zatrudnienia. Pomoc będzie dostosowana indywidualnie. Kursy zawodowe, pomoc dla wychowanków przede wszystkim, typu też dopłata na przykład do mieszkania, jeżeli będą wynajmowali, będą otrzymywali kontynuowanie nauki, tak jak otrzymują, mogą dostać pomoc rzeczową, mogą dostać indywidualne wsparcie psychoterapeutów, czy
no wszelką pomoc, jaka im jest potrzebna do uspołecznienia i przygotowania do samodzielnego życia. Chodzi mi o kryterium wiekowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych 18-65. Tak, według, to jest przyznany, ustalony u nas wiek produkcyjny, tak naprawdę nie dostosowaliśmy tego do nowych przepisów. Myślę, że to jest już indywidualna sprawa, ale generalnie mamy 18-65. Jeśli jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w związku z czym poddaję głosowanie. Uchwała nr 25 na 185 na 2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Lepszy Start. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosy wstrzymujących. Punkt 7 dotyczy projektu zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowych powiatu ostrołęckiego na lata 2016-2029. Tutaj proszę o wystąpienie do pani zdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tym razem zmian budżetowych jest bardzo dużo, dlatego no, bardzo proszę o wyrozumiałość. Postaram się to w jakiejś takiej no, bardzo syntetycznej formie przedstawić. Jeżeli chodzi o zmiany przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029, są one następujące. Zacznę może od tych, o których mówił Pan Starosta. Wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej 3 projekty unijne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej w 3 gminach powiatu. Chodzi o Baranowo, Łysę i Wyszyniec. I tu wprowadzamy już do wieloletniej prognozy środki na poszczególne lata budżetowe. Większość zadań będzie realizowana albo w 2017, albo w 2018 roku. Natomiast do budżetu wprowadzamy środki na opracowanie dokumentacji, o których powiem przy omawianiu budżetu. Kolejne propozycje zmian dotyczą przede wszystkim zadań drogowych. I tak, zmniejszeniu ulegają wydatki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych wieloletnich. Zadanie mostowe, przebudowa mostu w miejscowości Ławy i w miejscowości Ołdaki na rzece Czeczotka. Zmniejszamy łączne nakłady o 870 tysięcy złotych, z czego 600 tysięcy z pomocy finansowej gminy Troszyn i pozostałe środki to wkład własny powiatu. W zadaniu unijnym dotyczącym przebudowy drogi na terenie gminy Goworowo, chodzi o skrót do Warszawy, takim tym dużym zadaniu o łącznych nakładach ponad 17 milionów złotych kierowanych do rynku, zmniejszamy wydatki planowane na ten rok o 11 590 zł, z tego względu, że koszty przygotowania tego projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie były niższe i przenosimy te środki na sfinansowanie kosztów innych tych dodatkowych projektów, które były przedmiotem obrad sesji rady, ostatniej sesji rady. Te 4 dodatkowe zadania. Kolejna zmiana dotyczy wyłączenia z wieloletniej prognozy finansowej zadania również skierowanego do dofinansowania ze środków unijnych, a chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich. Z tego względu, że to zadanie znalazło się co prawda na liście do dofinansowania, ale na dalszym etapie, to znaczy na dalszych pozycjach, tych, które na tym etapie nie mogą być uwzględnione do dofinansowania. Dlatego też zmniejszamy planowane wydatki na rok 2017-2018 o 550 tysięcy złotych, a chodzi o zadanie Golanka Grale do Mrówka Szkwa.
Jeżeli chodzi o zwiększenia wydatków objętych do wieloletnich propozycji, to tu proponujemy zwiększenie środków na zadaniu Golanka Grale na siatki o kwotę 384 tysiące złotych, ale dotyczyłoby to roku 2017, z czego 200 tysięcy by było z pomocy finansowej gminy Lenz, a reszta oczywiście środki nasze własne. Tu zmian dokonujemy z tego względu, że były ogłoszone dwa przetargi na to zadanie, ale zgłoszone kwoty na jego wykonanie były wyższe niż zaplanowane w budżecie i w związku z tym, chcąc ogłosić kolejny przetarg, no, trzeba dołożyć nieco środków, żeby można było go rozstrzygnąć. I ostatnia zmiana przyjęta do wieloletniej prognozy finansowej, tu do propozycji zmian, to jest zimowe utrzymanie dróg. Tak jak co roku proponujemy włączenie tego przedsięwzięcia o łącznych nakładach 924 tysiące złotych, z czego 10 tysięcy na ten rok, a pozostałe 914 na przyszły rok. Dlatego tak niewielka kwota na ten rok, że chcemy podpisać umowę na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg. I dlatego już pewne, a musi być to w tym roku jeszcze, zwykle płatności są, nawet jeśli w grudniu jest zima, to płatności są w styczniu, ale chcąc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę, to muszą być już pewne planowane środki w momencie rozstrzygania przetargu. Są to wszystkie propozycje zgłoszone, tu zaproponowane w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie. Poproszę teraz o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. Opinie Komisji jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Poddaję projekt uchwały. Uchwała nr 25/106/16 Rady Powiatu pozwalające z dnia 20 września 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowej powiatu ustawowego na lata 2016-2029. Kto z Państwa radnych jest za, to podniesie ręce. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przekazuję głosem za, bez głosów przeciwnych, głosów wstrzymujących. Przechodzimy teraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2016 rok. I ponownie bym to prosił o wystąpienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Może, żeby jakoś to tak usystematyzować, to powiem, jakie wydatki zwiększamy, jakie zmniejszamy i z czego ewentualnie szukaliśmy pokrycia, żeby no, móc te wydatki zrealizować, które tu proponujemy. Jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków, takim zadaniem najistotniejszym w sensie i kwotowym, i czasowym, bo to będzie do rozliczenia w tym roku. Proponujemy tu włączenie do budżetu zadania odbudowa drogi powiatowej Zbemin-Tobolice. I byłoby to kolejne zadanie, które będzie mogło być dofinansowane z budżetu państwa, z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Udało się po raz kolejny panu staroście uzyskać środki, mamy już promesę, z rezerw budżetu państwa na kwotę 2 550 000 zł. Zadanie to łącznie zaplanowaliśmy na kwotę 3 254 000 zł, reszta pochodziłaby ze środków własnych i byłaby wsparta środkami gminy Rzekuń, z tym, że środki gminy Rzekuń mamy zaplanowane na zadaniu
tegorocznym, tym mostowym, a tu przenieśliśmy w postaci środków własnych większą kwotę, żeby szybciej ogłosić przetarg, bo tak to byśmy musieli czekać na zmiany jednej rady, drugiej rady, a jest to zadanie jednoroczne, które musi być w tym roku zrealizowane, rozliczone, no najpierw przetarg ogłoszony na to zadanie, w związku z tym czasu jest mało, by to zadanie wykonać. Kolejne zmiany w drogach to gmina Olszewo-Borki przekazuje nam pomoc finansową w kwocie 10,5 tysiąca złotych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę mostu w miejscowości Mostówek w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś przystań Kozielki Rataje Mostówek. I po stronie dochodów i wydatków włączamy tą pomoc finansową gminy Olszewo-Borki, tak by zlecić opracowanie tej dokumentacji. Kolejne trzy zadania, nie są to duże zadania, ale istotne zadania w tym sensie, że powiat z tego czasu zobowiązał się oczywiście za przyzwoleniem rady do wykonania pewnych prac na drogach powiatowych, które podpisaliśmy, to znaczy co do których podpisaliśmy już stosowne umowy z gminami, a chodzi o zadania gminne złożone do dofinansowania w ramach PROW-u. I to nasze partnerstwo zapewnia dodatkowe punkty, zapewniało dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu tych zadań o dofinansowanie. I w tym roku mają być rozliczone trzy takie drogi gminne i w związku z tym tu zapewniamy te wykonanie naszych prac na drogach powiatowych, żeby sprostać tym wymogom, co do których podjęliśmy już wcześniej ustalenie i podpisaliśmy porozumienie. I tak, na terenie gminy Myszyniec będzie to przebudowa dwóch skrzyżowań. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Myszyniec Pęty, granica województwa, z drogą gminną w miejscowości Pęty. 25 tysięcy złotych na to skrzyżowanie. I drugie skrzyżowanie, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Myszyniec Wolkowe Dudy Puszczańskie z drogą gminną w miejscowości Krysiaki. 25 tysięcy. Kolejne skrzyżowanie na terenie gminy Baranowo przy drodze powiatowej Trzasnysz-Baranowo na skrzyżowanie z drogą gminną Baczyska Ruch. 15 tysięcy złotych. Kolejne zwiększenia wydatków będą dotyczyły 10 tysięcy złotych na administrację, czyli na koszty opracowania czterech wniosków, które skierowaliśmy do rynku, tych dodatkowych, o których mówiłam przy poprzednim, dokonywaliśmy zmniejszenia na innym zadaniu. 200 tysięcy złotych zwiększamy środki na dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łysych, to co, o którym dla starosta mówił przy uchwale inwencyjnej. Kolejne zwiększenia wydatków dotyczą, chodzi o ten rok 2016, dotyczą trzech projektów unijnych, tych dotyczących niskoemisyjnej gospodarki. I tu proponujemy środki na opracowanie dokumentacji w tym roku. W przypadku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie 2,5 tysiąca złotych, w przypadku Zespołu Szkół Powiatowych to jest 2,460 i w przypadku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu 2,5 tysiąca złotych. Zwiększenia też dotyczą Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, ponad 5 tysięcy złotych, ale są to zwiększenia z ich wygospodarowanych dochodów własnych. Natomiast zmniejszenia wydatków dotyczą następujących zadań. Zadania mostowego, przebudowa mostu w miejscowości Ławy, w miejscowości Ołtarki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami. Ja mówiłam to już przy budowie, zmniejszamy o 870 tysięcy, w tym 600 ze środków finansowych gminy Droszcz z pomocy finansowej.
na drodze Kadzidło-Piaseczka zmniejszamy łączne nakłady o 52 180 zł. Jest to droga realizowana z udziałem środków marszałka z dochodów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. To tak my je nazywamy zadania fobrowskie, są te drogi na terenach tych wiejskich, te drogi. I proszę Państwa, po postępowaniu przetargowym zmniejszamy o 52 180 zł, z czego ze środków marszałka 37,5 tysiąca zł. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji zmniejszamy o 76 350 zł. Na termomodernizację budynku zarządu dróg powiatowych w związku z niższymi kosztami opracowania dokumentacji 4073 zł. Na zakupy ładowacza do ciągnika 200 zł. W starostwie powiatowym zmniejszamy wydatki dotyczące odsetek od kredytów i obligacji. W związku z tym, że nastąpiło obniżenie stóp procentowych, koszty obsługi długu są niższe i w związku z tym moglibyśmy tu obniżyć o 100 tysięcy te planowane środki na ten rok, na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych i oczywiście kredytów, znaczy odsetek od obligacji. W oświacie zmniejszamy o 7460 zł, takie zadanie inwestycyjne, planowo chodziło o opracowanie dokumentacji na zadania unijne i przenosimy to na te dokumentacje do tych projektów unijnych, o których dzisiaj była mowa na sesji Rady. Proszę Państwa, żeby te wszystkie zmiany, te zwiększenia były możliwe, bo czyniliśmy również oszczędności w innych wydatkach, a także wprowadziliśmy zwiększenie niektórych źródeł dochodów, tam gdzie te dochody są wykonane już powyżej wskaźnika upływu czasu. I tak, oszczędności, kolejne oszczędności tu poczyniła Pani Dyrektor Szymańska. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, bo dostaliśmy z programu ponad 30 tysięcy złotych z programu, który podpisaliśmy z ministerstwem dotyczącym rodzinnej pieczy zastępczej. Tu proponujemy zmniejszenie o 107 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o zwiększenia dochodów, które umożliwiły nam sfinansowanie tych wszystkich zadań, o których mówiłam, to proponujemy przede wszystkim podwyższenie dochodów o 50 tysięcy złotych ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pasa drogowego, o 20 tysięcy proponujemy podwyższenie dochodów z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Prawie 26 tysięcy złotych wprowadzamy skarg umownych uzyskanych od firmy Ostrada za nieterminową realizację zadania. O 50 tysięcy podwyższamy dochody z tytułu opłat geodezyjnych o 42 750. Podwyższamy dochody z tytułu opłat za wydanie praw jazdy. Wprowadzamy również takie dochody różne z rozliczeń z lat ubiegłych w pomocy społecznej. Są to niewielkie dochody, więc już kwota wymieniała. Natomiast dochody z jakich źródeł zmniejszanych już mówiłam przy tych zadaniach. I proszę Państwa, te wszystkie zmiany, o których mówiłam, spowodowały, że zwiększył się nasz deficyt w budżecie powiatu o 200 tysięcy złotych do kwoty 4 miliony 843 tysiące złotych i ten deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 822,5 tysiąca złotych i z emisji obligacji w wysokości
4 021 000 zł. Ale również mamy w rozchodach wydatki, które będą przeznaczone na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 578 000. Więc jak się policzy deficyt i spłatę rat, to emisja obligacji będzie niezbędna na kwotę 7 600 000 zł. Tak jak powiedziałam, o 200 tysięcy podwyższyliśmy, chociaż te zadania, które wprowadziliśmy, kosztowały nas tak per saldo ponad 600 tysięcy złotych, ale z uwagi na to, że udało się pozyskać środki z różnych źródeł, deficyt został zwiększony tylko o 200 tysięcy złotych. I tu będzie emisja obligacji, o której powiem przy kolejnym projekcie uchwały. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie tych zmian, o których tu właśnie mówiłam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan skarbnik odpowie. Poproszę o przedstawienie opinii komisji. I proszę w kolejności o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji jest właśnie pozytywna. Proszę jeszcze o opinię Komisji Infrastruktury. Komisja wyraziła jednogłośnie opinię posłów. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym się dowiedzieć, czy zakres prac przewidziany przy realizacji zadania pod nazwą odbudowa drogi Zbędnie-Tobolice. Myślę, że tam Grzegorz Bakuła chyba ma najpełniejsze informacje. Budowa powiatowej z Zbędnie-Tobolice jest to ponad 3 km. Ponad 3 km 200 drogi zniszczonej w latach ubiegłych. Będzie to standard po przebudowie, będzie 6-metrowa nawierzchnia hydrauliczna z utwardzonym 1-metrowym poboczem z obudnictwa. Uzupełnione pobocza, uzupełnione oznakowanie pionowe i poziome zjazdy na drogi publiczne wycinka drzew. Także myślę, że ten standard są na kamionach. Taki standard jak na drodze powiatowej Goworowo-Kamionka-Pomorze. Takie kręgi to przydają poziomione. Czy tam, nie wiem, nie mam orientacji w tej chwili, czy jest to odcinek skanalizowany już, czy tam nie będzie jakiś... Może ja odpowiem, bo byłem na spotkaniu z Radą gminy 2 dni temu. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja byłem 2 dni temu na spotkaniu z gminą, dlatego że te niejako przesunięcia, o których mówiła skarbnik, no, wiązały się również z ustaleniami z gminą, bo to częściowo środki pochodziły przecież również z budżetu gminy, które no, po prostu tam były zaangażowane do tamtego zadania, w związku z tym jako udział gminy w tym zadaniu będzie większy, ale jako radny też uznamy, że bilansujemy się na całości gminy, a nie na poszczególnych zadaniach, w związku z tym mi to nie przeszkadza. Zresztą byli ze spotkania zadowoleni, natomiast problem faktycznie dotyczy kanalizacji, bo gmina tam ma zaplanowaną kanalizację, ale tam jest na szczęście kanalizacja zaplanowana ciśnieniowa, a nie grawitacyjna. W związku z tym ciśnieniowa jest zakopywana na małych głębokościach i jest zakopywana, no, rury są o małych średnicach. W związku z tym z jednej strony tam, powiedzmy, poza pasem drogowym, na granicy pasa drogowego, no, nie wystarczy to przejście. W związku z tym faktycznie gmina miała wcześniej robić tą kanalizację na tych odcinkach tutaj, ale no po prostu im się tam coś z tą kanalizacją zacięło, już na następne lata wójt tam coś dyskutowali przy mnie na temat niemożliwości się domówienia, no w związku z tym no my nie możemy patrzeć z kolei też na to, że gmina nie położyła kanalizacji, to my rezygnujemy z dotacji. Chcę powiedzieć, że dotacja no jest bardzo korzystna na tym zadaniu dla nas. Właściwie to minister administracji i spraw wewnętrznych przyznał nam na wniosek wojewody te środki finansowe z tych powodów, że no inne jednostki nie w pełni wykorzystały przyznane środki. Można powiedzieć, niejako zwracają do ministra, w związku z tym no my wchodzimy w
te środki, których nie wykorzystali inni. W związku z tym no, musimy się też niejako modlić o pogodę do końca roku, nie planować zimy. No i powiedzmy tutaj wierzyć, że wykonawcy znajdą się, którzy złożą oferty. No, pan Grzegorz robił takie wstępne rozeznanie. Część firm jest zainteresowana złożeniem ofert i stanięciem do przetargu. W związku z tym to jest dobra dla nas informacja. Myślę, że to zadanie wykonamy. Także no, nie chciałbym, powiedzmy tutaj, z powodu, że gmina nie zrobiła kanalizacji, rezygnować z krótki dotacji, bo tak zadania nie możemy stawiać. Natomiast przejścia gminy ewentualnie tą kanalizacją będą nie wykopem, ale przyciskami o małych średnicach, w związku z tym nie powinno to wpłynąć negatywnie na jakość drogi. Dziękuję. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z czym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała nr 25, łamane 187, łamane 2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2016 rok. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie bez głosów przeciw, głosów wstrzymujących. Przechodzimy do punktu 9. Dotyczy projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich kupowania i zarządzania kredytów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak już powiedziałam, powiat chciałby wyemitować obligacje na łączną kwotę 7 600 000 zł. Próbowałam rozłożyć te obligacje na lata 2025, 26 i 27, tak by spłatę zaplanować w sposób taki, no, podobny we wszystkich latach, by powiat bez kłopotu mógł spłacić i jeszcze mieć no, pewien luz na bieżącą realizację zadań. I tak, podzieliłam te obligacje na trzy serie. Seria A 1 000 000 zł do wykupu właśnie w 2025 roku. Seria B 3 300 000 zł do wykupu w 2026 roku i seria C 3 300 000 zł do wykupu w 2027 roku. Obligacje tu proponuję, żeby były wyemitowane wedle takiego systemu, że podstawą ich oprocentowania byłby 6-miesięczny WIBOR. W tej chwili ten WIBOR kształtuje się w granicach 1,8-1,79 plus stała marża banku. No i oczywiście jest jeszcze jakaś prowizja jednorazowa zawsze za przygotowanie projektu emisyjnego. Z tym, że jeżeli chodzi o starostwo, to my sami przygotowujemy te dokumenty. Natomiast bank, jak przygotowuje emisję, no to jest jakaś tam umowa i inne dokumenty i za to też sobie liczy, tak jak od każdego kredytu, takiej obligacji liczona jest prowizja. Ale to już jest taka standardowa procedura i to wszystko wchodzi jak gdyby do kosztów emisji obligacji. I tak jak mają doświadczenie z lat ubiegłych, że ten 6-miesięczny WIBOR plus marża banku, a marża banku kształtuje się tak w granicach, no kształtowała się dotychczas w granicach 1,1,2, chociaż wczoraj rozmawiałam z dyrektorem banku, który PKO BP, który jest takim no, potentatem na rynku w emisji obligacji, to mówi, że w tej chwili stopy podrożały, że tam w granicach 1,5%, ale mam nadzieję, że uda nam się wytargować nieco mniej, więc tu liczyłam odsetki obligacji na poziomie 3%. Cóż Państwu to no jeszcze mogę powiedzieć? No, teraz
będziemy płacili półroczne, co pół roku odsetki od tych obligacji wedle tego mechanizmu, o którym mówiłam, a ten wykup byłby w określonych latach. Przygotowałam już wniosek do RIO, projekt takiego wniosku do RIO o możliwość spłaty tych obligacji, więc we wszystkich latach, zresztą to widać z wieloletniej prognozy finansowej, we wszystkich latach zapewniamy sobie ten bezpieczny poziom finansowania i możliwość spłaty. Ten indywidualny wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie, bo to jest w tej chwili jedyny wskaźnik z ustawy o finansach publicznych, który mówi o tej możliwości spłaty. Dobrze, myślę, że no nie będzie problemu z uzyskaniem takiej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chcielibyśmy potem, jeżeli Rada wyrazi zgodę, zebrać oferty, to znaczy obligacje nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych, ale żeby uzyskać jak najkorzystniejszą to emisję obligacji, jak wybrać tą najkorzystniejszą ofertę, też będziemy chcieli ogłosić jakiś taki przetarg ofert, wystąpić do kilku czy kilkunastu banków większych, z którymi współpracujemy, żeby takie oferty przedłożyły, żeby była możliwość wyboru tej najtańszej oferty. Tak to wygląda. Bardzo proszę również Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Opinia Komisji Jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Że to pole te zostaną usunięte, obietnice złożone przez dyrektora zarządu dróg powiatowych, że to pole te zostaną usunięte w 2016 roku. No ponieważ moje zdaniem już tyle czasu upłynęło, widzi, że nic się nie robi, dlatego też złożyła tą skargę. Komisja, która obradowała w dniu 27 września, zapoznała się z tą skargą, również zapoznała się z wyjaśnieniami dyrektora zarządu dróg powiatowych i ustaliła, że Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek do Urzędu Gminy w Rzekuniu w dniu 28 kwietnia bieżącego roku o wydanie decyzji na usunięcie tych drzew. Taką decyzję uzyskał w dniu 19, znaczy jest z datą 19 lipca bieżącego roku. Z wyjaśnień dyrektora Zarządu Dróg wynika, że został ustalony wykonawca, który dokona usunięcia tych drzew.
została zawarta umowa i że to pole te zostaną usunięte w terminie do 31 października tego roku. Czyli no ta obietnica, która była, że one będą w 2016 roku usunięte, byłaby dotrzymana. W związku z tym komisja rewizyjna na posiedzeniu 27 postanowiła, żeby skargę uznać jako bezzasadną i właśnie taki jest przygotowany projekt uchwały na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym podaję projekt uchwały do głosowania. Uchwała nr 25, łamane na 189, łamane na 2016, Rady Powiatu Konstytucyjnego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Dominiki Turczyckiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto jest wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie bez głosów przeciw, głosów wstrzymujących. Przechodzimy teraz do podpunktu 11, który dotyczy projektu uchwały. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki w subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianej do realizacji na terenie powiatu ostrołęckiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to już trzecia zmiana. Jeśli chodzi o pierwotny projekt, to on obejmował z naszego powiatu tylko dwa zadania, przypomnę. Później dodaliśmy jeszcze cztery zadania po uchyleniu kłótni przez zarząd województwa mazowieckiego, a przykolwiek potrzebne były jeszcze uchwały 8 samorządów. No, największe problemy były z Makowem, ale po dwóch tygodniach Maków podjął tę uchwałę, w związku z tym nasze wszystkie wnioski zostały poprawnie złożone do RIT-u w liczbie 6, ale no, również Maków chciał złożyć jeden wniosek, co prawda ma niewielką wartość, a więc nieco ponad 1 000 000 zł. No, myślę, że my nie będziemy tak jak Maków dwa tygodnie podejmować czy trzy tej uchwały, ale po prostu po otrzymaniu takiej informacji zgłosimy to tutaj na dzisiejszą sesję, żeby niezwłocznie podjąć tę uchwałę, żeby umożliwić także złożenie wniosku przez powiat makowski. Ten przedmiotowy odcinek znajduje się na trasie między Makowem a Baranowem, w związku z tym trudno mi dokładnie odnosić się do wnioskowanego odcinka, bo tam potrzebne były też wcześniejsze działania dokumentacyjne. No, na dłuższy odcinek niestety powiat nie zdąży przygotować wniosku, chociaż nie odbywam, że byli zainteresowani, żeby Maków ułożył znacznie dłuższy odcinek na tym terenie, bo on by się dobrze komponował z naszym wnioskiem, który wcześniej złożyliśmy. W związku z tym chciałbym zarekomendować w takim razie przyjęcie tej właściwej poprawki poprzez wniosku z powiatu makowskiego. Oczywiście podobnej uchwały muszą podjąć również wszyscy uczestnicy w liczbie 8-8. Także przygotowałem. Poproszę teraz o opinię komisji. Nie, opinię komisji jest jedną. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma osób chętnych, w związku z czym podaję projekt uchwały na podpisowanie uchwały nr 25 łamane na 190 łamane na 2016 Rady Powiatu Ostrołęki z dnia 29 września 2016 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych w realizacji na terenie powiatu ostrołęckiego. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 17 głosów za, bez głosów przeciwu i głosów wstrzymujących.
przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, w związku interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, no to przechodzimy do punktu 6. Informacja starosty Śląskiego o pracy zarządu powiatu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, wobec ostatniego posiedzenia Rady w 2004 posiedzeniu zarządu razem w dniu 18 uchwał dzielił do przygotowania przygotowanych na dzisiejszą sesję oraz inne bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania powiatu i własnych przesłanek jest i pani Przemyśli. Ponadto zarząd podjął jedno postanowienie w sprawie wypełnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji swego. W międzyczasie się skończyłem także w zespole ekspertów dotyczącym procesu inwestycyjnego, a zmian również w ustawie o zamówieniach publicznych, także na SOM-ie jakoś powoli idą te uzgodnienia dotyczące ewentualnie tych zmian, także konsultowane jest to nie tylko z przedstawicielami zamawiających, ale także i wykonawców. Uczestniczyłem również w zespole finansowym Komisji Wspólnej. Omawiany był projekt budżetu przez panią minister Majszczak na 2017 rok, a właściwie najbardziej były omawiane ustawy okołobudżetowe dotyczące kwestii związanych z samorządem. No tutaj są, można powiedzieć, takie dwie istotne sprawy, wokół których toczyła się dyskusja. Jedna dotyczy programu gminnej powiatowej infrastruktury drogowej, czy tego programu przyzłówki naszej. A więc tutaj, no niestety, chociaż opinia nasza była w tej sprawie negatywna, jest kwota nie miliard złotych, tylko 800 milionów. Czyli o 200 mniej niż zakładał standardowo program. Można powiedzieć, że dla województwa mazowieckiego, który ma około 10% udziału w programie, jest to o 20 milionów złotych mniej, a 20 milionów to dotyczy około 10 wniosków, czyli ta kreska się po prostu przesunie nieco w górę. W związku z tym można powiedzieć, że troszkę maleją szanse naszych i gminnych wniosków. No mam nadzieję, że zajmą się nasze na tyle wysoko, że... Ale no po prostu generalnie tych środków jest trochę mniej. Oczywiście ta sprawa może być zmieniana i jednej, i drugiej strony, w projekcie wyniku prac parlamentarnych, bo projekt rządu przesłany zostanie na ręce marszałka 30 września. W związku z tym no, w tym projekcie rządowym już zmian nie będzie, będzie to kwota 800 milionów złotych. Druga sprawa dotyczy właściwie placówek tych no, środowiskowych domów samopomocy. My również taką placówkę prowadzimy na Sikorskiego. Tam pierwotnie była zapowiadana zmiana dwuipółkrotność, niestety będzie dwukrotność, czyli będzie zachowana kwota poziomu dotacji, jaka była w tym roku. No, pierwotnie była zapowiadana, że ona będzie nieco wyższa. Tak jest w projekcie rządowym. No, te dwie sprawy chciałem przekazać, bo one dotyczą bezpośrednio ewentualnie naszego budżetu. No inne sprawy właściwie są bez znaczenia dla, nie przekładają się tutaj na nasz budżet. W związku z tym o tym nie będę mówił. Wielkości dotyczące budżetu przyszłego roku no, przyjdą oczywiście w stosownych terminach, czyli do 15 października poziom subwencji i do 25 października poziom dotacji. Będziemy pracować nad budżetem przyszłego roku. No również chcę Państwu powiedzieć, że w nieco zmienionych zasadach rankingu inwestycyjnego te zasady zmieniły się, bo w tej chwili wszystkie tytuły inwestycyjne są brane pod uwagę bez wyjątku. Wcześniej tam były pewne wyjątki, których nie brano pod uwagę, a więc zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce. To jest za ostatnie 3 lata. Stosowna statuetka, nieco zmieniona, Kazimierza Wielkiego, jest u mnie na biurku. Na ręce pana przewodniczącego kolejny dyplom trafił tutaj. Jest to już, zdaje się, 11
była to 12 edycja, czyli raz tylko znaleźliśmy się na poziomie chyba 11 miejsce poza pierwszą dziesiątką, a tak mieliśmy dwa razy pierwsze, drugie, trzecie razem chyba w Kazimierzu mamy 7 już, a w pierwszej dziesiątce byliśmy 11 razy na 12 no, ogłoszeń konkursu, także myślę, że jeszcze myślę, że wypadliśmy. Także chciałem podziękować tutaj całej Radzie Powiatu za bardzo dobrą współpracę, a szczególnie patrzę na naszego kazimierza. Chciałem podziękować także pani skarbnik, wszystkim pracownikom starostwa i jednostek, które realizowały inwestycje. Patrzę tutaj także na zarząd dróg, na pana Grzegorza Bakułę. No myślę, że to będzie także przyczynek do ewentualnie przyjrzenia się jakiejś podwyżki. Władza stosował tam jeszcze trochę środki na te paragrafy, także myślę, że tutaj na pewno pracownicy także na to zasłuży. Także mam pewne obawy, proszę państwa, w tym roku, jeśli chodzi o proces inwestycyjny. Będziemy musieli się dobrze modlić o drugą jesień i bezdeszczową i to, żeby nie było zimy, bo są pewne opóźnienia. Jest kilka powodów na firmy, na sprawę, powiedzmy, te przyspieszenia dostają dopiero przed zimą, a tu jest jeszcze jeden powód, mają trochę wydłużoną trasę dowozu niektórych materiałów do budowy ze względu na te kwestie związane z mostami w Ostrołęce. Aczkolwiek trochę się dziwię, bo ten problem jest długo nierozwiązywany w mieście, miał być rozwiązany szybko. Praktycznie tam istnieje możliwość w ciągu jednego dnia rozwiązania problemu, bo wystarczyłoby po prostu rozgrodzić barierki i puścić przynajmniej dla ruchu lokalnego samochody ciężarowe nowym mostem, które by wyjeżdżały poza starym mostem, więcej samochodów osobowych przekierować na stary most. W związku z tym problem byłby rozwiązany w ciągu jednego dnia. No niestety nie ma komu podjąć tej tak prostej decyzji, która by rozwiązywała problem. W związku z tym jest trochę pracy dzisiaj na sali, a więc jeśli miasto nie widzi sposobu rozwiązania problemu, to może prasa mi to upolityki. Dziękuję bardzo. Ja poproszę ten temat tych tirów, które wymijają tutaj ten most, a prawo zgodnie o tym, że długo jeszcze mam pęty. Tyry ruszyły na Nowogród i tam ta nasza droga powiatowa jest tak wzdłuż, pękła. I myślę, że będziemy mieli problem w przyszłości. Myślę, że trzeba podjąć jakieś działania politycznie Koworowa i Tulewisa szczególnie. Piękne mamy drogi powiatowe ze ścieżkami. Jak to zniszczą, będzie nam trudno to odbudować. Wiele milionów poszło i innych pieniędzy, i powiatowych, i zewnętrznych. Tyle starań było, myślę, że jedno z rozwiązań, co myślę, żeby było z ruchu lokalnego. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, nie blokować, to ograniczyć roślinność wjazdu na nośność na most w Dąbrówce. Tamten most jest najsłabszy na rzece Szkwie i to jest przejazd między naszym powiatem a Niemcem Podlaskim. Dalej pograniczy to nasz, to myślę, że zablokowawcy, tyry litewskie i tak dalej, które widzą teraz całymi tabunami pędy i to coraz więcej ich jeżdża. Także proszę o podjęcie działań. Myślę, że nie jest to łatwa sprawa, bo jak pan starosta mówił już, że jest to sprawa i ruchu lokalnego, żeby nie blokować naszych przedsiębiorców, bo oni mają samochody, coraz więcej samochodów, tyrów. Natomiast myślę, że powinniśmy w jakiś sposób po prostu to ograniczać, żeby nie zniszczyć tego dorobku, co myśmy się dorobili w ramach powiatowych. Dziękuję. Dziękuję. Chcę powiedzieć, że w tym tygodniu, zdaje się, na czwartek jest zwołana komisja nad miastem i ta kwestia będzie omawiana. Ja myślę, panie Grzegorzu, że jeśli do czwartku dobrze byłoby się przyjrzeć temu wnioskowi, czy nie można byłoby postawić tutaj faktycznie przy tym moście tego ograniczenia. Natomiast można będzie wydawać firmom na ruch lokalny zgody.
Ja myślę, że o tym porozmawiamy jasno w czwartek. No, ja przynajmniej im zaproponuję to, co Państwu mówiłem, otwarcie to dla firm lokalnych. Natomiast jak oni podejdą do tego, nie wiem. Natomiast tak, bo firmom lokalnym można by było ułatwić życie. Inaczej, no niestety powiem, jeśli firmom będziemy przeszkadzać przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności, to niestety będą no miały gorsze wyniki, a gorsze wyniki to oznaczają presja i na miejsca pracy i tak dalej. Ja myślę, że to powinno i miasto zrozumieć, bo szczerze mówiąc wydawało mi się, że jakieś rozwiązania w tym czasie znajdą. Natomiast no, samo zablokowanie mostu i czekania się do tego, że sam to nie rozumiem. Chyba później każdy by jeździł, bo policjanci tego nie egzekwują. W tej sprawie, bo zdarza się, widać patrole policyjne, które wychwytują samochody ze zwierzętami, które przewożą, podejrzewam, że trzodę chlebną, to może przy tej okazji zmienili, powiedzmy, jakieś, chodzi o Policję Podlaskim bardziej, to jest widoczne. To muszą robić. Tak, no ale przy okazji może by zatrzymywały te tiry, czy jakieś suszarki, czy coś w tym stylu. A propos tych zgód, to chyba działa na zasadzie takich identyfikatorów. Spotkałem się w powiecie ciechanowskim, ławskim, że było zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonym tonażu, nie dotyczy identyfikatorów od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tym przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich, coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o jakieś techniczne opory ze strony tam miasta, czy policji, coś w tym stylu. To są rozwiązania, które można przechwycić z innych samorządów. Po to trzeba trzymać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, siódmego komunikatu i sprawy organizacyjne. Ja może skorzystam, chciałem Państwu przypomnieć, że odbywają się uroczystości pogrzebowe żołnierzy zielonych o godzinie 14 w szali Wielka w Telefonu. Miasta zapraszam przy omówieniu na święcie bardzo pełnika tego punktu Łanowesławki. Także przypominam, jeżeli Państwo zechcieli, to 14 to będzie czas. Sprawy różne. Przerwaliśmy w zasadzie w szóstym punkcie. Widzicie Państwo, że zamykam obrady 25. sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo za